Radio Radiokratów. Bardzo okazały segment tego dzisiejszego spotkania to, to pszczoły. I tu w ogóle nie ma żartów. Wszyscy wiemy, że jak pszczoły wyginą, to my zaraz, ile to? Cztery lata? No tak, ponoć tak się Einstein szacuje. powiedział, tak no, mu się przypisuje takie zdanie. Trzymamy się autorytetów. Ale tak naprawdę one w kiepskim stanie, jako populacja ostatnio. I czy wiadomo dlaczego? W coraz gorszym. No jest bardzo wiele przyczyn. To tutaj nie można powiedzieć o jednej przyczynie. Na pewno w naszym kraju ogromną rolę odgrywają pasożyty. Pasożyty sprowadzone z różnych części, części świata, z matkami pszczelimi, przez samych pszczelarzy. Więc oni w jakimś stopniu są temu winni. Druga, na drugim miejscu stawiam pestycydy. Zarówno te owadobójcze, jak i te grzybobójcze, które są równie groźne i to nie w dawkach nawet letalnych, ale często w subletalnych. Nie zauważamy bezpośredniego oddziaływania, natomiast przenoszone do ula prowadzące do zatrucia czerwiu pszczelego no niosą bardzo poważne konsekwencje. No, była głośna sprawa na przykład z imidachloprydem, który wprowadzano do pni, do pni kasztanowców po to, żeby e, szrotówkę rzekomo hmm. zniszczyć. No, zniszczono bardzo wiele kasztanowców, a szrotówek nie jednego. Więc Metoda mniej więcej taka sama jak w przypadku wycinki niektórych oczywiście, Oczywiście. Też... Absurdalny zabieg wprowadzający systemowo do rośliny groźną toksynę, która dostawała się także do kwiatów. A chlopryt przenoszony przez pszczoły powodował jej dezorientację, powodował to, że zachowywały się zupełnie inaczej, nie odnajdywały drogi do pokarmu. Tak, bo to jest substancja, która jest amidem, wobec czego bardzo łatwo penetruje barierę hemolimfa mózg i działa bezpośrednio na układ nerwowy. Tak, i zakłóca komunikację między pszczołami. Także to są, to są bardzo poważne konsekwencje, a do tego dochodzą zanieczyszczenia, wszelakie zanieczyszczenia środowiska. No, ostatnio mówi się o ulach pszczeli stawianych na dachach domów w miastach. Ja uważam to bardziej za, taki, za takie działanie propagandowe, aniżeli jakieś praktyczne. No, na dachach panuje wysoka temperatura. Te pszczoły na pewno nie będą miały komfortowych warunków tam na górze. Ponadto, jeżeli się stawia ule, to trzeba mieć pożytek dla pszczół. Jeżeli w pobliżu nie ma kwitnących lip i klonów. No to skąd one będą brały pokarm? Pszczoła musi mieć pokarm w odległości około do dwóch kilometrów od. A ta koncepcja góra. śmiała, co pan, on, pan, pan profesor o niej powie, że to rozwój telefonii komórkowej powoduje dezorientację? Tak się mówi, ale badań na ten temat nie ma. Nie zbyt było. To zupełnie interes. tak jak jeśli chodzi o. Te środki antykleszczowe, które pochłaniają nasze psy i koty, doktorze, i niby to działa? Znaczy nie niby to działa. działa ale działa. czy co zrobi z układem pokarmowym, z znaczy, robotkiem? Badania, które Dowiemy się są na razie, na razie prowadzone i, i, i powiedzmy, że podawanie tych związków osiągnęło już siódmy, ósmy rok typie w historii i evolucji. na razie nic się nie dzieje, więc, więc możemy powiedzieć, że są bezpieczne do podawania przez 7 lat. Więcej nie wiemy. Natomiast tutaj. Ule rzeczywiście na, na, na dachach, wystarczy sobie ścianą, stanąć gdzieś pod nasłonecznioną ścianą i zobaczyć, jaka tam jest propagacja ciepła. No to żadne zwierzę nie odczuje tam komfortu, a tym bardziej pszczoły, które nie mają tak naprawdę możliwości schłodzenia się, jeżeli nie mają wokół zbiorników wodnych jeżeli nie mogą znaleźć miejsca zacienionego. Potrafią podwyższyć temperaturę, ale nie tak, podwyższyć sztucznie oczywiście. A jeszcze dodajmy do tego, że jeżeli ule nie będą dobrze zamocowane, a silne porywy wiatru zdarzają się coraz częściej, to trudno sobie wyobrazić, co by było, gdyby taki ul spadł, a w społeczeństwie mamy spory odsetek ludzi, wrażliwych na urządlenia, Uczony, na białko tak. jadu pszczelego.